Witam widzów Tropem Historii. Dziś jesteśmy na obiekcie 598. Stwierdzić, czy faktycznie jakieś prace się zaczęły, bo ponoć chodzą jakieś głupie opowieści, że mają obiekt zabetonować, zamurować, wszystkie włazy zasypać. Przyjechałem zdementować to i raczej to jest nieprawdą. Zaraz wam wszystko pokażę. Obiekt jak był, tak jest. Jest to jeden z najlepszych obiektów, moim zdaniem, na MRU. A skąd te głupoty się wzięły? I kto to opowiada i sieje taką herezję, to nie wiem. Ale już za chwileczkę sprawdzimy to. Obiekt jak się miał, tak się ma. Proszę bardzo. Nic nie jest zabetonowane. Idziemy do głównego wejścia. Proszę, jak był otwarty, tak jest. W środku jak było, tak jest. Ktoś szerzy herezję i opowiada głupoty. Proszę bardzo. Wszystko jest otwarte. Nic tu kompletnie się nie dzieje. Idziemy zobaczyć z drugiej strony. Pogodę mamy piękną. Listopad, a tu prawie 20 stopni. Schodzimy z drugiej strony obiektu. Mamy potencjalne drugie wejście. Proszę bardzo. Wszystko jak było, tak jest do dzisiejszej pory. Nic kompletnie tu się nie dzieje. Nie wiem skąd wzięły się te głupie opowieści. Zobaczcie, woda opadła trochę, widać cały sanitariat, przegrody, cała porcelana, toalety, wszystko wrzucone tam, stłuczone.
Dajcie mi momencik. Pokażę wam w środku bardziej. Jest klapa otwarta. Jakiś zbiornik. Zaraz spróbuję wpuścić trochę bardziej kamerę, żebyście zobaczyli, co znajduje się w środku w takich obiektach. Proszę bardzo. Także nie szeszcie herezji, nie opowiadajcie głupot, bo obiektowi nic się nie dzieje, jak był, tak jest cały czas. Syfu tylko, obiekt był wysprzątany, znowu butelek wszystkiego. Jak widzicie. Odwiedzimy kopułę P27. Unikat, następne o butelki proszę, jak ludzie dbają o to, o historię. Uważają się za bunkrowców. Proszę bardzo, jesteśmy we wnętrzu kopuły. A nagrywaliśmy pierwszą scenę, tu jesteśmy na zewnątrz, wewnątrz kopuły. No i tyle. Do następnego będziemy przyglądać się temu, czy faktycznie coś się tu dzieje, czy nie. Będę relacjonował na żywo. Co jakiś czas.